Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, lecimy od razu do bossa, nie ma co wstrzymywać tego co nieuniknione. Czyli mgliste przejście, na szczęście olbrzymów nie ma. Albo może są? Kurde, nie, dobra, jeżeli są to ja muszę tutaj przejść jak najszybciej. No kurczę, dobra, strzelam trochę. Ale jeszcze w moich zapasach mam słoneczne ostrze. Dobra, jakby co, będziemy strzelać czym innym. Dobra, raczej 100% pewność, że to jest boss. Tylko jaki? Ej, to jest tylko miecz. Ale dobra, arena wybitnie na bossa, więc dobra. Znając praktykę, teraz mam chwilę, żeby mu zdzielić z dwa razy. Okej, okay, poważne cięcie, ale fajny ma miecz. Miecz ma naprawdę spoko. Co to jest? Rycerz oparów. Co? Fume Knight? No dobra, może tak to jest po angielsku. Dobra, ale właśnie, kurczę, ma dwa miecze. Faktycznie, jeden duży. Kurde, miał być skok. Ale dobra, ej. Póki co to jest duży, humanoidalny przeciwnik, który ma podjazdy. Ale czy coś więcej? Kurde, to jest bardzo dobre cięcie. Horyzontalne, dobra, ale jeszcze mam parę estusów. Dobra, i moja riposta. Kurde, to zawsze sięga. Trzeba znaleźć na to jakiś sposób. Dobra, ale póki co nie wygląda, by miał zamiar czymś strzelać do mnie. Więc może nie będzie aż tak źle. Dobra, to mogę przyjmować na tarczę. Okej, dobra, no. Wielkie cięcie, ale też dobra odległość. Moja od tego cięcia. Nie, okej, okay, dobra. Po takim pchnięciu ja mogę wyprowadzać ripostę. To właśnie, ma duże combo. I to jest czwarte cięcie jeszcze. No to okej, okay, dobry moment. Żeby sobie coś rzucić. Dobra, i moja riposta. Bam. Dobra, nie masz piątego cięcia na szczęście w tym wszystkim. Kurde. Trzeba było to przyjąć na tarczę. Bo tarcza dobrze się spisywała. Straciłbym co prawda całą staminę, no ale bym to przeżył chociaż. Ej nie, kurczę, jak na bossa, do którego trzeba było tak zjechać daleko w podziemia. Chyba do samego dna wieży. Do samej podstawy praktycznie. No to nie wygląda wcale na takiego kozaka. Dobra, damy sobie radę. Rozwalmy tylko jedną figurkę. Olbrzymie się wczytały? Co, czy wyskoczą zaraz do mnie, czy jeszcze nie? Oj? Nie, chyba coś rozwaliłem przypadkiem po prostu. A może da się go zatruć? Ej, dobra, nie, stop. Najpierw duszyczki swoje. Okej, okay, bo jeszcze go nie ma. Gdzie są moje dusze? Tu. Dobra, no to już mogę chyba. Tylko jaki to będzie miał skutek? Jaki to będzie miał efekt? Nikły, jeżeli jakikolwiek. Dobra, no to jeszcze raz. Dobra, w złym momencie to zrobiłem. Ewidentnie! No. Dobra. Chodź, kolego. Jeszcze raz wyprowadzisz jakieś fajne cięcie. O, na przykład to. I zobaczymy, czy da się ciebie zatruć. Chyba nie. Każdy inny przeciwnik już by został zatruty. No to słabo. Dobra, a jak twoja... Odporność na mrok. Ale dobra, to może zaraz. Okej, nie wyprowadził czwartego cięcia. Ale to jest chyba dobry moment, żeby sobie Estusa zaraz łyknąć. Na przykład teraz. Kurczę, jednak to był zły moment. Jednak zły. O kurde. A cała stamina. Cała. Ale czy on tym mieczem próbuje się zasłaniać? O kurde, błąd! Ale jest nieskarcony. Jest czwarte cięcie, no ale to mogę na tarczę przyjmować. O, albo w ten sposób. Jeszcze lepiej. Ale też ma takie szybkie cięcie do tyłu. O kurde, przebiegła bestia. I czwarte? Nie, nie wymierza czwartego tym razem. No kurczę, no, że to nie weszło. Ale dobra, to może go na dystans w takim wypadku. Zobaczmy, jak to się spisze.
Oj, za długi czas rzucania. Kurde. Ej, w ogóle nie zwróciłem uwagi, czy cokolwiek mu wzięło. Nie. Oj, cała staminka znowu. Dobra, dwa łyki. Kurde, jeszcze za mało, no, trzeba było trzy. Nie, raczej nie, nawet chyba ułamek zdrowia by mi nie został. Dobra, jeszcze raz. Okej. No ciężko znaleźć na niego jakiś sposób, taki w 100% kurde działający. Oh shit, dobra. Czy jednak olbrzymy tu jeszcze się kręcą? Żeby mnie zaatakował, jak będę wchodził. Za dużo duszyczek wisi na włosku. Ej. No. Kurde, czemu z tej strony? Dobra, dwa cięcia w gratisie. Okej, ale właśnie, aby maksymalnie skrócić dystans. No i strafować. Dobra, jeden w gratisie. Kurde, nie trafił mnie. Mogłem drugi trzeba wyprowadzić. Dobra, on się zasłania, to ja piję. Okej, taka zależność mi się podoba. Ale fuks, dobra. Ach, na całą staminkę, na całą staminkę. Oj, myślałem, że czwarte cięcie jeszcze pójdzie, ale kurde, w sumie ja mogłem bardziej być ochoczo nastawiony na picie, a nie na cięcie. O! No. Bo coś mi się wydaje, że to by było zabójcze. Cholera, mogłem to unikiem zrobić. Horyzontalne cięcie jest naprawdę dobre. Dobra, jeden łyk. Kurde! Ale mi w konia zrobił. Ale okej, można go próbować trzymać na dystans. Wydaje mi się, że ogień też powinien być słaby. Kiedy walczymy z tym gościem. No przecież kurczę, tutaj ogień jest motywem przewodnim. Praktycznie. Dobra, fajne cięcie. I powtórzył je! Co za menda, dobra, ale ma już pół zdrowia tylko. Dobra, i teraz mocniejszy. Okej. O, co to jest? Co to ma być? O kurde, jego miecz się pali. Okej, ogień się go nie ima w ogóle. O, szlak! Dobra, powolne, ale masakrycznie. Dobre! Kurde. Dobra, najbliższa okazja do wypicia i wypiję. Oj, jeszcze była. Chyba już ominąłem tą okazję, niestety. Dobra, i teraz. Okej. Duże cięcie, ale powolne. W dalszym ciągu. To okej, skoro teraz bardziej jestem nastawiony na uniki niż na walkę w zwarciu, no to może faktycznie magią można było. No wiedziałem. Za blisko byłem, ale dobrze to zrobił. Najpierw pchnięcie, a później zzum, horyzontalne cięcie, które pozamiatało doszczętnie. Ale chyba to była już druga faza tej walki, czyli aha, w ten sposób. Ej, jak Smelter Demon, jak demon kuźni. Tak prawie. Okej, czy to jest już dobry moment na wzywanie sojuszników? Jeszcze chyba nie. Jeszcze się wstrzymam. Ale tutaj naprawdę muszę przycisnąć do przodu, bo ten olbrzym może mnie dopaść, kiedy będę wchodził w mgliste przejście. A wtedy tu będzie jedna wielka kicha. Dobra, wejdźmy. To jest tak, on już startuje? Nie, jeszcze nie. Tam są moje duszyczki. No dobra, no to przygotujmy się najlepiej jak możemy na to spotkanie. No i teraz. Najpierw duszę. To jest ważniejsze. Niż ten cios w gratisie tutaj, ale tak jeden sobie wymierzę. Dobra. O kurde. Oho, nie dałem się trafić, ale cała stamina zeszła. Oj, to się może chyba szybciej skończyć niż podejrzewam. Kurde, wiedziałem, no. Nie ma miejsca na błędy, nawet te najmniejsze. Kurde, jak z Wendrickiem. A jak dobrze pamiętacie, z Wendrickiem to ja się kurde namęczyłem nieźle.
Naprawdę nieludzko się wręcz namęczyłem. Ale okej, no słoneczna broń i samonaprowadzająca kryształowa materia dusz to jest dobry pomysł na sam początek. Ale już po przejściu, mglistego przejścia właśnie. Okej, najpierw, bo to i tak poleci. To, teraz dopiero słoneczna broń. No. Okej, mam nadzieję, że jest wrażliwy na prąd. Ej, gdzie są moje dusze? Cholera z tyłu, za nim. Chyba najgorsze możliwe miejsce, ale dobra, jeden cios w gratisie. Dobra, więcej cięć nie wyprowadził. Bogu dzięka. Dobra, ja za to tak. O kurde. I mamy Houston problem, bo już nie mogę wytrzymać trzech cięć, tylko dwa. Aha. Oj, niepotrzebne jedno przeturlanie teraz, ale... Jakoś obronną ręką się udało z tego wyjść. Teraz mocny cios. Ej, nie jest źle. Mimo małego zdrowia, jakie reprezentuje sobą. Już na samym starcie. Okej, druga faza walki. Kurde! Dobra, pij, no... Na potęgę! O, to przynajmniej wiem teraz, że nie zabija od razu. No, ale jak coś tu się niedobrze uchyla, no to właśnie kończy. To tak jak widzicie. No, szykuje się naprawdę kolejna ciężka walka z bossem. Chyba już Humanity użyje, kukły człowieka. No, tak zróbmy, tak będzie najlepiej. Tutaj, w ekwipunku oczywiście. Ej, cały czas mam wrażenie, że mam 18, więc gdzieś muszę podnosić po drodze. Bo już myślałem, że się niebezpiecznie będziemy zbliżać do 10, ale nie. Ale właśnie, pomocników może, sojuszników. Nie, to jest kiepski pomysł, to jest naprawdę kiepski pomysł w tym wypadku. Jego zdrowie się zwiększa, ale już ma wystarczająco dużo jak na mój gust. No, trzeba uważać, żeby tego nie uruchomić przypadkiem. Dobra. No to jesteśmy na miejscu. Który to już raz będzie? Czwarty? Chyba czwarty. Okej, najpierw to. Później to. No. No to chodźmy. Tylko tym razem już naprawdę w gratisie dostanie. Dwa mocne ciosy. Kurde, sięgnął mnie, no! Już pierwszym uderzeniem. Oj, to na szczęście nie, ale patrzcie, jak blisko niego pije. Jaki, kurde, kozak ze mnie! Toś tak naprawdę idiota. Chodź. Dystansik. Niepotrzebne to tu wieczne turlanie z mojej strony. Toś ten cios jest dobry akurat. Dobra, na tarczy niestety musiałem to zgarnąć już. Oj, blisko, za blisko, ale że to zapowiada się długa walka, to muszę naprawdę spróbować ograniczyć do minimum picie dwóch estusów na raz. Jak już druga faza? To dobrze mi idzie nawet. O, jakie szczęście teraz miałem, nawet nie zdajecie sobie sprawy. Okej, jak on robi to, to ja mogę mu spróbować zdzielić. Ile? Ej, prawie 200 zabiera. No to okej, może drugą fazę na dystans? O ja, może nie. Kurde! Aaaa! Niepotrzebnie zmieniałem na tarczę, trzeba było się turlać. No, dobra, jeszcze raz, kurde. Nie, ale serio, żeby to była gra warta świeczki. Żeby coś było jeszcze oprócz duszy, jaką dostanę za niego. Bo takową na pewno dostanę. Żeby było coś jeszcze, nie wiem, albo przejście dalej, zanim gdzieś ukryte. No, albo klucz kolejny, nie wiem, coś co mi ułatwi progres tutaj. Kurde, dobra, fajne jest to, że on jeszcze nie wyskakuje. Mimo tego, że już kilka razy się mierzyliśmy ze sobą w przeciągu ostatnich 15 minut. Ale dobra, cały czas duszyczki moje, żebym o tym nie zapomniał. Żebym tylko o tym nie zapomniał. I teraz co, muszę ginąć w pobliżu najlepiej tego jego miecza. Tak by było najwygodniej. Dobra, jedno uderzenie tylko. Niestety. Dobra, ale teraz od razu. Jeszcze jedno.
O, tego jeszcze nie widziałem. Tego jeszcze nie widziałem. Cholera, mógłbym się napić. Zamiast tu się kręcić teraz. Aj, kurde, teraz też mogłem, ale spanikowałem, przyznaję szczerze. Dobra, teraz jest idealna pora na łyczek ze stusa. Dobra, nawet tym można też jakoś tam wywijać. Shit, błąd. Błąd, ale nie wykorzystał go. Jak dobrze. Okej, ale za to ja wykorzystałem. Oj, 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 oj. Dobra. Mocnym, mocnym go. Kurde, zmarnowałem. Popraw, popraw, popraw sobie. Ja się jeszcze zdążę napić. Teraz walka w drugą fazę na pewno wejdzie. Więc może przyspieszmy ją. Jeszcze jedno. Błąd. Zdecydowanie to był błąd. Zbyt wiele chciałem na raz. Dobra, dystans, 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 dystans! I szybki łyk. No jeszcze ma pchnięcie tutaj, jakby co? Czy coś na wzór pchnięcia? Dobra, jak to się spisuje? Cholera, czas rzucania jest zbyt długi! O, obszarowy? Aaa, wiedziałem. Ale i tak mnie sięgnął. Raz. Dobra. Oj, błąd. Błąd, 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 błąd! Ale niewykorzystany przez mego przeciwnika. Oj, dobry unik piechola. Teraz poczekajmy lepiej na staminkę. Okej. Dobra, jeden strzał w gratisie. I drugi. Mało zabiera, ale zawsze coś. Dobra, tu nawet nie próbuję strzelać. Za bardzo mi zależy na mojej staminie. Ale teraz już tak. Kurczę, nawet mógłbym się pokusić o drugi taki strzał. Dobra, teraz mogę, zmieszczę jeden. Aaaa, kurde, ale jednak jest mocny, jest mocny. Dobra, za wiele razy się potulałem. No mogłem się odsunąć. Mogłem się jednak troszeczkę odsunąć, delikatnie. Dobra, jedno pchnięcie, co mi to zrobi? Raczej nic. Gorzej właśnie z jego innymi kombinacjami. Na przykład teraz, a właśnie. Ja już mogłem wypić sobie Estusa. Ej, to takie coś! No, okej, to teraz rozumiem! Bałyki. No, kurczę, ale i tak to było. Delikatnie podreperowałem sobie zdrowie. Dobra, nie skorzystał z możliwości pchnięcia. Dobra, ale czas chyba wymierzyć atak wreszcie. I kolejny. O-o. Co to było? Czyżby wszedł w berserka? Ej, dobra, ale to go chyba wykończy. Nie! Nie! Nie na samiuszkim końcu! Ja się nie godzę! Jest! No niepotrzebnie podniósł mi ciśnienie na sam koniec. Co? Dobra, dusza nadali, damy popiołu, plus dusza rycerza oparów. Okej, ale to w sumie dalej w dalszym ciągu 11. Nie 12, o których słyszałem. Kurde, jedna statuetka gdzieś schowana. Dobra, ale co z tej strony? Ej, może to jest ona? Nie, to jest chyba odległy płomień. Nie, to już jest korona? Co? Już? Albo może też ostatnia? Sprawdź. Korona starego żelaznego króla, no właśnie, czyli faktycznie macie potwierdzenie, że błędnie myślałem, że jesteśmy w Crown of the Ivory King. Jesteśmy Crown of the All King teraz. Dobra, mogę dotknąć plamy. Okej, wszedł i zginął. Aha, czyli... A nie, 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 możliwe, niemożliwe. A spróbujmy uderzyć. Nic to nie dało. Cholera, mam tylko 11. Gdzie jest 12? Ja pierdzielę. Dobra, i szukaj wiatru w polu, ale wiecie co? Tu jest ten olbrzym. Ja mam 113 tysięcy dusz. To na pewno wystarczy na jakiś poziom.
Może spróbujmy go wyminąć. Dostańmy się do ogniska. No nie wiem, jak zginę, to będzie mi przykro teraz. Jak naprawdę po walce z tamtym kolesiem teraz zginę. No, na szczęście nie. Dobra, no to podróż do Majdżuli nas jeszcze czeka przed końcem odcinka. A potem zobaczymy. Chyba będę musiał przeczesać jeszcze raz tamtą lokację w poszukiwaniu tej jeszcze jednej statuły z popiołu. Dobra, 113 starczy? Tak, starczy akurat. Nie, stop, tam było 120, no właśnie, nie 112. Czyli jakiejś duszyczki muszę użyć. Tylko której? No fajnie by było naprawdę, aby się wczytały. Dzięki. No dobra, zacznijmy od tych najmniejszych. Ta za tysiaczka. I te dwie w sumie za 6000. W dalszym ciągu za mało. Dobra, dzielny wojownik za piątkę i mamy tyle, ile potrzebujemy. No dobra, póki nie ugaśnie nadzieja. Inteligencja. Teraz może w siłę. Jeden. Albo faktycznie tutaj inwestować. Nie, dobra, dajcie jeden w siłę jeszcze. Będę silnym, inteligentnym gościem. Dobra, kochani. No to w kolejnym odcinku przeczesujemy dalej mglistą wieżę w poszukiwaniu ostatniej statuetki z popiołu. A tymczasem ten odcinek kończę i żegnam się z wami. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!